Perła w koronie Formuły 1 zakończona. Czas przenieść się do świątyni prędkości, czyli oczywiście Monzy, ale zanim tam się udamy, jeszcze sobie przypomnimy fantastyczne pierw kwalifikacje, potem wyścig na pętli w Monte Carlo. Fantastycznie piekarczyk, fantastycznie kierowca Ferrari przejął te kwalifikacje, odstając swoich rywali o 0,9, a tego głównego również o taki czas, i to Susek bez żadnych argumentów nie był w ogóle w stanie nawet z drugiego miejsca startując na starcie, nawet na softach, nic zrobić. Piekarczykowi mogło nic sprzeć szczęście, było parę wypadków, było parę safety carów, nawet w połowie wyścigu zdarzył się deszcz, ale mimo tego piekarczyk fantastycznie wszystko układał strategicznie. Pomimo błędu obicia sobie skrzydła, jego rywal popełnił jeszcze większy błąd, bo całe skrzydło zgubił gdzieś w walce z innym kierowcą. Piekarczyk pierwszy raz w tym sezonie wygrywa z pole position, no gdzie, jakby nie w Monako. Zobaczymy, czy w świątyni Ferrari też to powtórzy, godzina 25. Zapraszam.